Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. W tym filmiku zrobię dla Was silikonową foremkę w kształcie ludzika z Playmobilu. Tutaj mam takiego przykładowego ludzika. No a w tym woreczku znajduje się masa i właśnie spróbuję zrobić taką foremkę. To jest masa kauczukowa, silikonowo-kauczukowa. I zaraz Wam pokażę, jak ta masa działa. Ona zasycha na powietrzu. Wystarczy połączyć dwa składniki. Składnik czerwony i składnik szary, właściwie taki biało-szary. I potem jak zastygnie, to wychodzi foremka. Oczywiście trzeba w tą masę wkleić ten kształt, czyli mojego ludzika. I tutaj w środku znajdują się dwa rodzaje masy. To jest dużo woreczków, tak żeby właśnie ona nie miała za dużo kontaktu z powietrzem, bo inaczej zastygnie i nie będzie się dało z niej zrobić. I z tego typu, właśnie z tej białej części biorę troszeczkę. Dobrze, zamykam woreczek. Zawijam, wkładam do kolejnego woreczka i wyciągam drugi rodzaj, to jest rodzaj czerwony. Z tego też biorę troszeczkę, kawałeczek. I zgniatam razem. Zamykam, wkładam do kolejnego woreczka. Ten woreczek też tutaj zamykam. Dobrze zawijam, całe powietrze spuszczam. No i wkładam do saszetki na sam koniec. I tu jest napisane, że zagniata się przez około 45 sekund. I po pół minucie mam taką właśnie masę, ona się zrobiła różowa, jak się połączyły te dwa kolory. No jest coś w rodzaju koloru i konsystencji gumy do rzucia. I teraz wklejam w nią mojego ludzika. I trzeba uważać, żeby nie robiły się dziurki tutaj. Nóżka mi przebiła tą masę, więc trzeba zakleić. Jeszcze przyłożę do stołu. Wcisnę troszeczkę bardziej. I sprawdzę, czy się nie porobiło. Znowu na nóżce się zrobił otworek. I jest napisane, żeby odczekać około 8 do 10 minut. I po tym czasie masa powinna zastygnąć. I wyciągam ludzika. O. I moja foremka jest właściwie gotowa. Teraz mogę coś wlać do środka i będę mieć właśnie ludzika z Playmobila. Oczywiście nie będzie taki sam, ale na przykład tutaj mam mydło. To jest mydło takie rozpuszczalne, specjalne właśnie do do it yourself. Można rozpuścić w mikroweli albo można rozpuścić kąpieli gorącej i ja rozpuściłam moje mydełko w mikroweli i wlewam do foremki. Takie mydło zastyga około godziny. A jeszcze sobie nasypię brokatu. Mam wrażenie, że już jest zastygnięte. W każdym razie to, co wypłynęło, zastygło. A jeżeli nie będzie zastygnięte, to jeszcze tutaj na środku nie jest, jak widzicie.
w miarę miękkie. Trzeba na chwilę włożyć do lodówki, najlepiej na pół godziny. I teraz powinno już być w miarę zastygnięte mydło i spróbuję wyciągnąć foremki. I mój ludzik tak wygląda. Chyba niestety odpadła mu łapka, gdzieś coś została w tej foremce. Może właśnie nie było do końca dobrze zastygnięte to mydło jeszcze. Trzeba było chwilę poczekać. I niestety nie ma jednej rączki. Ale to kwestia cierpliwości. I tutaj z brzegiem akurat przy nóżkach trzeba trochę wyrównać. Tutaj troszkę tego mydła było za dużo, tutaj przy głowie też trochę wystaje. Też można spokojnie paznokciem albo nożem troszeczkę poprawić. Może mydło to nie jest najlepszy materiał do tej foremki, ponieważ ta foremka jest dosyć sztywna, a mydło jest miękkie. A tutaj tak dla porównania, tak wygląda mój oryginał. Oczywiście mój oryginał ma dwie łapki, dwie rączki, no ale wydaje mi się, że to przezroczyste mydło też wygląda całkiem dobrze jako ludzik z Playmobilu. Oczywiście możecie użyć modeliny albo też jakiegoś innego materiału, który się łatwo wlewa, na przykład masy jedwabnej albo masy piankowej. Też powinno z nich się dać zrobić ludzika. Mam nadzieję, że mój filmik się Wam podobał. Zachęcam Was jak zwykle, jeżeli się Wam podobał, do lajkowania. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału i do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu.